Ekscelencje najdostojniejsi księża biskupi, Ekscelenz, lieber Mitbrüder im bischöflichen Amt, Bischof von Augsburg, drogi księży biskupie Janie, drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem Jackiem Pierwołą, przewodnikiem 42. pierwszej pielgrzymki krakowskiej, księdzem kanclerzem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, kochani pielgrzymi. Trzy słowa klucze kieruje do nas Bóg w swoim słowie w dzisiejszych czytaniach. Pierwsze to trudny świat, trudni ludzie. Słowa skierowane do proroka Ezechiela. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi. I ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy. Ponieważ jest ludem opornym. Drugie słowo klucz. To być znakiem, znakiem Boga dla innych. Powiedz im tak, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam też stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. I trzecie słowo, klucz. Być miłosiernym. Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Pytanie Piotra. I odpowiedź Jezusa. Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Drodzy siostry i bracia, kochani pielgrzymi, za wami trud zdążania ze wzgórza Wawelskiego w Krakowie na to święte wzgórze, na tę jasną górę, na której króluje nasza Matka, Pani naszej ziemi, Królowa naszej Ojczyzny. Pytałem, witając was częstokroć, czy jesteście zmęczeni? I jakże często słyszałem odpowiedź, nie. My jesteśmy szczęśliwi. Jakże głęboka, jakże przejmująca odpowiedź, która oddaje stan waszych serc, drodzy siostry i bracia. Doszliście do celu. Przyszliście do domu Matki. Jesteście szczęśliwi, że cel osiągnięty, ale szczęśliwi dlatego, że udało się pokonać trud. A jeszcze bardziej zapewne, że przez te dni wspólnego wędrowania byliście dla siebie nawzajem, ale także dla świata, poprzez który zdążaliście tutaj, znakiem Boga, który was wezwał, by iść, zostawiając swoje domy, rezygnując być może z wygody czy własnego urlopu. Wybraliście trud pielgrzymowania, by być razem w drodze do Matki.
to daje właśnie poczucie szczęścia i radości. A jednocześnie zdajecie sobie, drodzy siostry i bracia, sprawę z tego, że ta wasza radość i to wasze przeżycie szczęścia nie może być czymś przemijającym, ulotną chwilą, która za chwilę zniknie z waszych serc i umysłów w momencie, kiedy wrócicie do siebie. Ten trud pielgrzymowania musi dać trwałe, wspaniałe owoce. Właśnie dlatego, że dni zdążania do Matki były przepełnione modlitwą, rozważaniami, rozmowami, cichą refleksją, osobistymi myślami kierowanymi do Boga za przyczyną naszej Matki i Królowej. I są to, i musiały to być przecież myśli głęboko zakorzenione w tym, co stanowi naszą codzienność, niełatwą codzienność. A to dlatego, że zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że zdążając tutaj, byliście znakiem dla wielu nadziei i radości, że jest Kościół ciągle żywy, ciągle młody, ciągle przeniknięty nadzieją. Ale przecież byliście także, przynajmniej dla niektórych, jesteście znakiem sprzeciwu. Sprzeciwu wobec tej antykultury kłamstwa i przemocy słownej i fizycznej, która to antykultura staje się coraz bardziej treścią naszych kolejnych dni. I zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to niekiedy celowo wzbudzane w naszych sercach, w naszych emocjach. By nas obrazić, by nas poniżyć, by pojawiły się kolejne fake newsy, które dotykają najbardziej świętych spraw. Czy podczas tak zwanych parad równości, czy poprzez oskarżenia kierowane w kierunku biskupów i kapłanów. Sami doskonale wiecie, jak łatwo oskarżyć, jak łatwo wyszydzić i jak bardzo w takich sytuacjach człowiek jest bezbronny. Doświadczamy tego także w tych dniach. Dla tych ludzi, autorów tych fake newsów, tych oskarżeń i tych profanacji, wasza radość serca, która bije z was, wasza modlitwa, wasz śpiew jest znakiem sprzeciwu, znakiem wskazującym na to, że można być innym człowiekiem, pełnym radości i pełnym nadziei, przenikniętym pokojem Chrystusa, tak bardzo upragnionym pokojem we współczesnym świecie, zważywszy, że przecież niedaleko od nas, za wschodnią granicą, toczy się okrutna i bezwzględna wojna wydana narodowi ukraińskiemu. Ten pokój, o który prosimy, jest
darem, który już jako naród pokazaliśmy, mamy w sobie. Mamy w sobie, mimo trudnej przeszłości historycznej. Ale przecież ten wspaniały gest przyjęcia Ukraińców, uchodźców do naszych domów pokazuje, że jest w nas spokój i że chcemy pokojem innych obdarzać. Pokojem serca płynącym z pokoju Chrystusa. Jednakże właśnie są ludzie, którzy chcieliby ten pokój serca w nas zamącić, z naszych serc wyrwać, doprowadzić do tego, żebyśmy złym słowem odpowiedzieli na złe słowo, z którym tak często się spotykamy. I w tym kontekście trzeba zrozumieć słowa Pana Jezusa skierowane do Piotra nie 7 razy. 77 razy trzeba przebaczać z serca. Jeżeli ktoś o to przebaczenie nas poprosi. Przebaczenie udziela się temu, kto uznaje swoją winę. Tak ważną rzeczą jest, by swoje człowieczeństwo budować na Bogu, Bożym Słowie, na Ewangelii. To jest tak ważne, zwłaszcza teraz, kiedy próbuje się zatruć nasze umysły i serca fałszywymi ideologiami odnoszącymi się właśnie do człowieka, podważającymi ten najbardziej podstawowy zamysł stwórczy Pana Boga co do nas ludzi. Kiedy stwarzał człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, wynosił nas zatem ponad wszystkie istoty stworzone, powołując do istnienia człowieka jako kobietę i mężczyznę, powołanych do tego, by żyć w miłości małżeńskiej i rodzinnej. A współczesne ideologie chcą nam powiedzieć, że to od naszej zachcianki chwilowej zależy to, czy się z kobietą, czy mężczyzną, i że to za chwilę można odwołać i zmienić. I że właściwie mamy siebie tworzyć. A przecież utworzył nas Pan Bóg. A my to wielkie dzieło Boże w sobie, ten Jego zamysł w sobie rozpoznajemy. Próbujemy naszej codzienności urzeczywistniać poprzez miłość. I za to Panu Bogu dziękować. I dziękować sobie nawzajem, bo tylko we wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej i tej wielkiej wspólnocie, jakim jest polski naród, możemy się urzeczywistniać. Urzeczywistniać niekiedy w sytuacji trudnej. Jest wojna. Jest inflacja. Są tak wielkie wyzwania dotykające wielu spośród nas, gdy chodzi o zaspokojenie najbardziej potrzebnych spraw z dziedzin ekonomicznych. Ale przecież nie wolno nam zapomnieć tej nauki Jana Pawła II, którą on powtarzał niestrudzenie przez cały swój tak długi pontyfikat,
że ważniejszą rzeczą jest być człowiekiem, dobrym człowiekiem, człowiekiem pokoju, szlachetnego serca, niż mieć. Bo jeżeli sens naszego życia miałby polegać tylko na tym, że poszerzamy swoje dobra czysto materialne, to zdajemy sobie sprawę, że przecież przyjdzie dzień, kiedy wszystko to trzeba będzie po prostu zostawić. I pozostanie jedno najbardziej istotne pytanie, z czym staniemy przed obliczem sprawiedliwego sędziego? Przecież nie przyniesiemy rzeczy tego świata. Możemy przynieść tylko nasze dobre czyny, wypływające z naszej miłości do Pana Boga, miłości całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą naszą duszą i z miłości ofiarnej dla drugiego człowieka, tak ofiarnej, jak nas wszystkich ofiarnie umiłował Pan Jezus, oddając za nas swoje życie. I to są problemy dotykające, drodzy siostry i bracia, każdej i każdego z nas osobna, ale naszych wspólnot, tych najbardziej podstawowych, rodzinnych, małżeńskich, parafialnych, społecznych, narodowych, polskich. Powiewa tutaj nad nami ta wielka biało-czerwona flaga. Można dostrzec jeszcze inne flagi znajdujące się na naszym świętym zgromadzeniu. Przedziwne połączenie dwóch kolorów. Bieli, która mówi o czystości serca, o szlachetności, o ideałach, i czerwieni, która mówi o ofierze z siebie dla innych, dla ojczyzny. Ta flaga mówi wiele o nas, będąc dla każdej i każdego z nas prawdziwym wyzwaniem. Jakimi mamy być, stojąc pod tym świętym dla nas, dla Polaków znakiem. Uświęconym tym, że przecież nie byłoby Polski bez chrześcijaństwa. I nie byłoby tyle nadziei w sytuacjach beznadziejnych, gdyby nie obrona ze strony naszej Matki i Królowej. Jakże znamienną rzeczą jest to, że przed dziesięcioleciami już, ale nie aż tak bardzo odległymi, w 1974 roku kardynał krakowski Karol Wojtyła napisał poemat „Myśląc ojczyzna”. Myślał o ojczyźnie wtedy, kiedy znajdowała się w trudnych, niełatwych czasach ideologicznego zniewolenia przez komunistyczny totalitaryzm. A on mówi, że trzeba myśleć o ojczyźnie i trzeba się w nią wmyśleć. Bo dopiero wtedy każda i każdy z nas może siebie wyrazić i znaleźć własne korzenie. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, a jednocześnie pisze, stawiam sobie pytanie,
jak ten skarb, którym jest właśnie ona, jak ja mogę ten skarb sobą, swoimi dokonaniami pomnożyć. Polska to właśnie ojczyzna, z której się wyłaniam. Ale to także polska mowa. Piękna, szlachetna. A wiemy, jak często dzisiaj ta mowa jest sponiewierana. Jak staje się narzędziem poniżania drugiego człowieka. I z tego poniżania robi się cnotę polityczną dla niektórych. Jak to bardzo wszystkich nas musi boleć, że świętość naszej mowy polskiej staje się narzędziem, jest odrzucana i ta mowa staje się narzędziem, by kogoś poniżyć, ośmieszyć, wyszydzić. Szliście, moi drodzy, tyle dni przez Polskę, z Krakowa, z innych regionów krakowskiej ziemi, tutaj i widzieliście jeszcze jeden element tego, co ojczyznę stanowi i co kardynał Wojtyła podkreślał. Praca. Praca w polskim krajobrazie, na polskiej ziemi. Praca, która daje chleb. Praca, która daje także węgiel, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. Szlachetna, wielka praca, poprzez którą człowiek staje się także, jeśli owoce tej pracy potrafi ofiarować innym, jeszcze bardziej człowiekiem. A takim się staje dzięki wolności. Największemu darowi, jaki każda i każdy z nas otrzymał od Boga. Wolności nie polegającej na samowoli i kaprysowi. Na tym, żeby używać i nie patrzeć na to, że nadużywając wolności mogę kogoś skrzywdzić. Wolność jest darem, który trzeba na nowo ciągle zdobywać. Płacąc sobą, swoim wysiłkiem, poświęceniem, bezinteresownością, by być wewnętrznie wolnym. Jestem głęboko przekonany, drodzy siostry i bracia, że to wasze poczucie radości i szczęścia wynika właśnie z tego, że ta droga do Matki naszej i Królowej Polski była drogą wolnych, bożych dzieci, odrzucających od siebie wszelkie zło, wszelką przemoc i nienawiść i cieszących się tym, że jest w nas chrystusowy pokój, którym można się dzielić. To jest wolność. Jakże nie związać z tą refleksją na temat wolności innej jeszcze refleksji poświęconej historii naszej, niełatwej. Kardynał Wojtyła w tym poemacie Myśląc Ojczyzna zawarł jakże bolesne dla nas wszystkich, dla naszej polskiej historii stwierdzenie. Osądziła złotą wolność niewola. To zapatrzenie się w złotą wolność osądziły rozbiory Polski. Właśnie niedawno, 5 czerwca zaledwie, obchodziliśmy tragiczną dla nas rocznicę 250 lat od pierwszego rozbioru Polski, który to rozbiór zapoczątkował kolejne aż do unicestwienia państwa polskiego. Właśnie dlatego, że
pod pozorem obrony wolności głoszono anarchię, a w gruncie rzeczy zniewolenie. Bo jaka to wolność dla Polski, kiedy tej wolności upatruje się w protekcji ze strony innych mocarstw? Tak to było wtedy. Oddawano się pod zwierzchnictwo, zwłaszcza Rosji, ale także i Prus, i Wiednia. Bo sądzono, że właśnie te stolice będą gwarantowały wolność Polakom. Trudno wyobrazić sobie większą nieodpowiedzialność. A sami zdajecie sobie dobrze sprawę, drodzy siostry i bracia, że analogie z tamtym wydarzeniem sprzed 250 lat, analogie sięgające współczesnego dnia, narzucają się z przerażającą oczywistością dzisiaj. Ale oprócz tego, bolesnego stwierdzenia, kardynał Wojtyła w tym poemacie zawarł jeszcze inne, wspaniałe, będące przedmiotem naszej uzasadnionej polskiej dumy. Nosili w sobie ów wyrok bohaterowie stuleci. W wyzwanie ziemi wchodzili jak w ciemną noc, wołając: wolność jest droższa niż życie. Wchodzili w ciemność tamtych czasów rozbiorowych, uważając, że jest coś ważniejszego niż życie. Wolność, moja i innych, dla których trzeba umieć się narazić. I stąd te kolejne zrywy, kolejne powstania. Ten niezłomny polski duch, który doczekał się wreszcie w 1918 roku po 123 latach zniewolenia wolności, niepodległości. A potem o tę niepodległość zmagał się podczas wojny bolszewickiej, dwa lata później, a potem podczas II wojny światowej i w czasach komuny, i w obecnych czasach. Prawdziwa wolność, prawdziwa, odpowiedzialna jest droższa niż życie. I to nas właśnie w tym miejscu to poczucie wolności najbardziej przenika, dając poczucie szczęścia, że my to rozumiemy, to czujemy i to chcemy ponieść do innych, być tego świadkami. A wszystko dlatego, że jak dalej mówił, pisał kardynał Wojtyła, historia musi być oceniona, to nie są fakty, które mniej lub bardziej dokładnie znamy. My na nasze dzieje musimy patrzeć w kategoriach moralnych odpowiedzialności i za dobro, i za zło. I nie wolno nam dopuścić do tego, żeby historia, także nasza współczesna, płynęła przeciwko naszym sumieniom, które przecież wyraźnie, zwłaszcza w tym miejscu, u stóp naszej Matki i Królowej, jakże wyraźnie mówią, co jest dobre i co jest złe. I czego trzeba bronić za wszelką cenę. I czemu się trzeba także jednoznacznie mieć odwagę sprzeciwiać. I dlatego też, pisał dalej kardynał, obyśmy nie rozszerzali wymiarów cienia. Promień światła niechaj pada w serca i przenika mroki pokoleń. Strumień mocy niech przenika słabości. Szliście tutaj przez tyle dni, w trudnych niekiedy warunkach, pokonując swoje słabości.
fizyczne, czasem może i duchowe, chwile załamań, zniechęcenia, ale to jest obraz tego całego naszego życia, które jest pielgrzymką po to, aby dać się otworzyć na strumień mocy. Strumień mocy płynącej z wysoka, od samego Boga. By nas słabość nie przeniknęła. By nas słabość nie zdusiła do ziemi. By nas słabość nie doprowadziła do tego, że nie będziemy mieli odwagi spojrzeć na siebie samych. Nie możemy godzić się na słabość, pisał dalej Karol Wojtyła. Słaby jest lud, jeśli się godzi ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. To właśnie tutaj, u stóp Matki Najświętszej, każdego dnia wieczorem o 9:00. Ci, którzy są w kaplicy jasnogórskiej, ale wszyscy my, którzy się łączymy z apelem, powtarzamy: jestem przy Tobie, Maryjo, pamiętam, czuwam. Właśnie dlatego, że nie zapominamy tego, iż naszym obowiązkiem jest czuwać nad tym wielkim, wspaniałym, wspólnym dobrem, jakim jest nasza Ojczyzna. Czuwać, to znaczy także umieć sprzeciwić się wobec zła. Czuwać to także domagać się takich ustaw w naszym prawodawstwie, które by strzegły naszych praw ludzi wierzących. Żeby nie były deptane i ośmieszane najświętsze dla nas sprawy, jak to się niestety często dzisiaj dzieje, usprawiedliwiane przez kolejne wyroki sądów. Wyroki, które w jakiejś mierze są wyrazem wielkiej niesprawiedliwości. Bo przecież nie ma wspanialszego kryterium wolności. To wielokrotnie powtarzał kardynał Karol Wojtyła, a potem jako Jan Paweł II. Nie ma wspanialszego kryterium wolności jak wolność religijna. Ten kraj jest wolny prawdziwie, gdzie są szanowane osoby wierzące, a nie wyśmiewane. Ten kraj jest prawdziwie wolny religijnie, gdzie nie profanuje się krzyży, gdzie nie profanuje się naszej Matki. A jeżeli się na to pozwala, to trudno mówić, że w takim kraju jest prawdziwa wolność i prawdziwa tolerancja. Kończył ten swój poemat, myśląc Ojczyzna, kardynał Karol Wojtyła, wskazując na najbardziej podstawowy fundament tego naszego poczucia odpowiedzialności za siebie, za Polskę, za naszą Ojczyznę. To nadzieja. Nadzieja, która każe nam iść mimo trudności na spotkanie ze zwycięskim Chrystusem, Panem dziejów i historii. To ta nadzieja ożywiała naszych rodaków w najciemniejszych chwilach naszej historii. To ta nadzieja musi dawać nam siły na dzisiaj i na jutro. Przecież wasze pielgrzymowanie, drodzy siostry i bracia, było przeniknięte nadzieją, że spotkacie się tutaj, że spotkamy się wszyscy tutaj z naszą Matką właśnie po to i właśnie dlatego, że to jest zapowiedź tej, jak mamy nadzieję, szczęsnej chwili, kiedy
Chrystus postawi nas w swoim, po swojej prawej stronie i wprowadzi do domu swego Ojca, bogatego w miłosierdzie. To jest podstawa naszej chrześcijańskiej, naszego chrześcijańskiego życia i naszych codziennych zmagań, by zachować prawość serca i by budować dobro w sobie i wokół siebie, dobro, którego innym imieniem jest pokój. I na koniec, pozwólcie, moi drodzy, dwa do powiedzenia. Także Jana Pawła II. Pierwsze do powiedzenia, kiedy był w Polsce w 1991 roku, po raz pierwszy w Polsce już suwerennej, przemierzał naszą ojczystą ziemię szlakiem dekalogu, a będąc w Kielcach, poruszał zagadnienie czwartego przykazania, szacunku do ojca i matki, mówiąc jednocześnie, że rodzice na ten szacunek muszą sobie także zasłużyć swoją miłością i swoją troską o życie własnych dzieci. Poruszył przy tym bolesny, jak wiemy, problem aborcji. I mówił wtedy tak, głosem podniesionym jak prorok. Ale ten głos możemy przeczytać także tutaj, zwłaszcza w spokojniejszy sposób, próbując odczytać to, jak on kochał Polskę, polski naród, nas wszystkich, jak bardzo mu zależało na tym, abyśmy byli wierni Chrystusowi i Jego krzyżowi, i Jego Ewangelii aż do końca. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Przez złe słowo, przez agresję, przez wojnę, przez nienawiść. I drugie dopowiedzenie. Zakończenie jego homilii z krakowskich błoni 10 czerwca 1979 roku. Tam kończył swoją, jakże brzemienną dla naszych najnowszych dziejów, pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny. I skierował wtedy słowa do ludzi tamtych czasów. Ale przecież kieruje także do nas, do najmłodszych pokoleń, także tych, którzy brali udział w pielgrzymim trudzie z Wawelu na Jasną Górę. Pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków. Na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I popatrzę stąd na Polskę. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili się. Abyście nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to, przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Boga Rodzicy na Jasnej Górze i wszystkich jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć świętego Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć świętego Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. Proszę was o to. Ja, jako kolejny jego następca niegodny, na krakowskiej stolicy biskupiej, także was o to z całego serca proszę, drodzy siostry i bracia.